Dziś mam dla Was najnowsze informacje z nocnego wydarzenia Tesli We Robot. Tesla zaskoczyła nas kilkoma niesamowitymi nowościami. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Cybercab Robotaxi. Główną atrakcją eventu był bez wątpienia Cybercab, czyli obiecane robotaxi od Tesli. To elektryczna taksówka autonomiczna, wyceniona na $30,000. Cybercab planowany jest do produkcji w ciągu najbliższych kilku lat, może już od 2026 lub 2027 roku, choć znając Ilona Muska, termin ten może się przesunąć. Jeśli uda się przed końcem dekady, to i tak będzie wielki sukces. Design Cybercaba to futurystyczne połączenie modelu 3 z Cybertruckiem moim zdaniem. Chociaż podobno nie jest wykonany ze stali nierdzewnej jak Cybertruck, to nadal prezentuje się niezwykle nowocześnie. Co ciekawe, dach w Cybercabie nie jest szklany. Wnętrze jest minimalistyczne do granic możliwości. Jest to samochód autonomiczny, więc nie dziwi nas brak kierownicy czy brak pedałów. W środku mamy tylko tablet. Duże wrażenie mogą zrobić drzwi typu Butterfly, otwierane do góry. Co może dziwić, biorąc pod uwagę, że ma to być taksówka, że Cybercab jest dwuosobowy. Co jak się zastanowić, ma chyba sens, ponieważ większość kursów taksówkowych ma jeden lub dwójkę pasażerów. Mniej miejsc to oczywiście także mniejsze koszty produkcji. Ładowanie indukcyjne. Cybercab będzie pierwszym pojazdem Tesli wyposażonym w ładowanie indukcyjne. Bezprzewodowe ładowanie to nie tylko krok w stronę futurystycznej technologii, ale też praktyczne rozwiązanie. Jest to tańsze niż zatrudnianie kogoś do podłączania kabli w autonomicznych taksówkach, zwłaszcza w przypadku floty autonomicznych pojazdów. Podczas wydarzenia 20 Cybercabów woziło uczestników po specjalnie przygotowanym sztucznym mieście w studiu Warner Bros. To pokazuje, że projekt jest już na zaawansowanym etapie i Tesla intensywnie go testuje. Dostępność. Wygląda na to, że Cybercab będzie dostępny zarówno w ramach floty Tesli, podobnie jak usługi oferowane przez Waymo, oczywiście to tylko moje przypuszczenia, jak i do zakupu indywidualnego za $30,000, co zostało potwierdzone na konferencji. To otwiera nowe możliwości dla użytkowników prywatnych, jak i firm. Robovan, transport przyszłości. Tesla zaprezentowała również Robovana, czyli auto mogące pomieścić do 20 pasażerów lub towary. Choć nie był on jeszcze gotowy do przewozu ludzi na evencie, wizja jest obiecująca. Taki środek transportu mógłby zrewolucjonizować komunikację miejską, zmniejszając liczbę pojazdów na drogach i efektywnie wykorzystując przestrzeń. Aktualizacje FSD. Poza pokazaniem nowych aut czy konceptów, Elon Musk zapowiedział także wprowadzenie nienadzorowanego systemu FSD, czyli Full Self-Driving, w Kalifornii i Teksasie w następnym roku. Mamy tu na myśli oczywiście Model 3 i Model Y. To kluczowy krok w kierunku pełnej autonomii pojazdów Tesli, co umożliwiłoby takim pojazdom jak Cybercab operowanie bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. Odnosząc się do naszego podwórka, w Europie niestety nawet klasyczna wersja FSD nie jest aktualnie dostępna. Ciekawe, czy zgodnie z zapowiedziami uda się Tesli uruchomić FSD w Europie w następnym roku. Optimus, robot domowy. Na evencie pojawiły się także roboty Optimus. Widzieliśmy je poruszające się i wchodzące w interakcje z ludźmi. Choć niektórzy sugerują, że prezentacja była częściowo ustawiona, to nie można zaprzeczyć, że Tesla robi postępy w dziedzinie robotyki. Zostając w temacie robotów, została także zaprezentowana nowa generacja ręki robota, pokazując dążenie firmy do stworzenia robotów mogących pomagać w codziennych obowiązkach domowych. Wizja przyszłości. Tesla pokazała nam również swój obraz przyszłości, w której miasta są wolne od tradycyjnych samochodów, a przestrzenie parkingowe przekształcane są w parki i miejsca rekreacji. Autonomiczne pojazdy i roboty mają uczynić nasze życie bardziej efektywnym i zrównoważonym. Nie było informacji na temat długo oczekiwanego budżetowego modelu Tesli za $25,000. Być może Cybercab z kierownicą mógłby wypełnić tę lukę. Jeśli Tesla zdecydowałaby się na taki ruch,
marki zaoferowała wersję z kierownicą w niższej cenie od aktualnej trójki, mogłaby zdobyć ogromną popularność na rynku masowym. Dodatkowo wykorzystanie wspólnych części z Cybercabem mogłoby dodatkowo obniżyć koszty produkcji. Podsumowanie. Event WeRobot pokazał, że Tesla nie zwalnia tempa i nadal moim zdaniem jest liderem innowacji w branży technologicznej i motoryzacyjnej. Choć terminy przekazywane przez Elona Muska są dość ambitne, a realizacja może się opóźnić, to kierunek, w jakim zmierza firma, jest naprawdę ekscytujący. Co sądzicie o tych nowościach? Czy Cybercab i RoboVan to przyszłość miejskiego transportu? A może jest to utopia? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec polecam Wam obejrzenie mojej recenzji Tesla Model Y po 10 tysiącach kilometrów. Oraz jeśli szukacie premium akcesorii do Waszej Tesli, gorąco polecam firmę Joe. Link oraz kod rabatowy znajdziecie w opisie. Dziękuję za oglądanie kanału Techia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii AutoTech. Cześć, subskrybuj!